Dzień dobry. Znajdujemy się w centrum B7. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić na finał konkursu rysunku satyrycznego 70 lat Nowej Huty. Szczególnie serdecznie chciałem zaprosić widzów nowochuckiej kroniki filmowej. Kto wygra? Kto zdobędzie nagrody? O tym dowiecie się Państwo już za chwilę. Historia tego rysunku jest prosta dla mnie, dla Was też powinna. W zasadzie można sięgnąć czasu, gdy mieszkałem w Krakowie. To była pierwsza dekada milenium i mieszkając w Krakowie słyszałem dużo o Nowej Hucie. Słyszałem dużo złego o Nowej Hucie. Przede wszystkim o przestępczości, o zapyleniu, generalnie o szarości tej Nowej Huty. I nie ukrywam, że podczas mojego mieszkania w Krakowie ani razu nie pojawiłem się tutaj. Nawet spotkanie, które miałem tutaj wyznaczone, przyniosłem do centrum Krakowa. Wyprowadziłem się z Krakowa, paradoksalnie uciekając na Śląsk przed smogiem. I dopiero po latach odwiedziłem Nową Hutę przy okazji targów sztuki młodych w Nowochuckim Centrum Kultury. I wybrałem się do miasta i pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła, to było to, że to było bardzo zielone miasto, czyli umykające tym wszystkim stereotypom. Nie czułem się szczególnie niebezpiecznie i to była rzecz, którą zapamiętałem. Zieloność. To był okres lata, więc siłą rzeczy było tu dużo zieleni, dużo drzew, dużo krzewów. I przystępując do tego konkursu doszedłem do wniosku, że warto było ten pozytywny przekaz w Nowej Hucie wrzucić na ten rysunek. I z tego, co widzę, dobrze uczyniłem, obserwując pracę, no, wspaniałe prace różnych innych ilustratorów i rysowników, w których jednak dominuje ten dym, smog, taki dosyć pesymistyczny obraz Nowej Huty. Według mnie to, co ja narysowałem, daje nam taką nadzieję, że dużo się może zmienić, już się zmienia, a będzie jeszcze lepiej. Prosta historia. Moją pasją jest freediving, czyli taka sztuka pływania bez sprzętu. Znaczy, to nie jest do końca tak, że bez sprzętu, bo sprzęt się używa. Widać maska, rurka, łetwy, no to jest sprzęt. Nurkowanie to jest taka specyficzna rzecz, że im głębiej się schodzi, tym więcej energii potrzeba organizmowi do tego, żeby utrzymać życie przede wszystkim, czyli ten proces życiowy. I do tych procesów życiowych potrzebny jest tlen. Także z takich rekordów no, nie ma się co chwalić. No, ja zszedłem 29 metrów, ale to było naprawdę dobrych kilka lat temu, no, może nawet więcej jak kilkadziesiąt. Wtedy człowiek był dużo młodszy, ten organizm jest wydolniejszy i ta, powiedzmy, zabawa przynosi większą frajdę. Co nie znaczy, że dziś tego się nie robi, bo obecnie to, powiedzmy, jest 2 minuty pod wodą. Rekord ponad 3. Słyszy się różne inne dźwięki, woda bardzo dobrze przenosi dźwięk. Czasami można usłyszeć motorówkę, którą płynie parę kilometrów dalej i to nie jest jakieś zagrożenie, a mimo wszystko człowiek już nabiera adrenaliny, że gdzieś ona jest, tylko gdzie? No, science fiction. Ktoś zapyta, że ten świat jest taki obcy. No, wbrew pozorom ludzie latali na Księżyc wielokrotnie. Latają różne sondy na inne planety. Natomiast oceany nie są zbadane do dzisiaj w takim stopniu, który no, umożliwia poznanie tego środowiska. Technikę linorytu poznałam jeszcze w liceum plastycznym.
Moim pierwszą inspiracją był trójmiejski artysta Wiesław Markowski, którego żonę miałam okazję znać i przyjaźnić się z nią. Do tej pory wiszą w moim domu jego grafiki właśnie w technice linorytu. Powstała seria Lino Zwierzaki, Lino Zodiaki, Lino Stemple, Lino Pocztówki z Nowej Huty. I to jest taki mój ostatni projekt, który spotkał się tak naprawdę z ogromnym, ciepłym przyjęciem. Wielu osobom się podoba. Dzięki pocztówkom poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi z Nowej Huty, którzy po prostu wspierają mnie w tym, co robię. Sama Huta była dla mnie inspiracją, gdyż jako architekt doceniam urbanistykę Nowej Huty, doceniam architekturę Nowej Huty. A kiedy zostałam mamą i przez cały rok chodziłam z dzieckiem na spacery, moje kroki zawsze zmierzały w kierunku Nowej Huty, ponieważ tam jest gdzie spacerować, gdzie być, tam jest zielono, tam jest pięknie i to jest wspaniałe miejsce do życia. W związku z tym takie z każdej strony miałam inspirację, żeby powstały pocztówki i są. Mimo że urodziłam się nad morzem, od mieszkając już 10 lat nauczyłam się, że mówi się w hucie i wychodzi się na pole.